Jo, jo, jo. Kolejny dzień. Dzisiaj trochę bardziej pracowity. Ja tu próbuję zrobić okładkę oraz zrobiłem już napisy do odcinka 14, czyli przed ostatniego serii ze Stefanem. Rika, I want to ask you, what you doing? I can see you are working, yeah? I'm working right now. And what's your work? What are you doing on the... Talk to the microphone, please. I'm working on your dick. Później wam wyjaśnię, gdzie pracuje Rika. Czekamy na żarcie, powiem wam tak. Picie alkoholu i prowadzenie na Filipinach to są mandaty z rzędu około... Chwila. 5000 funtów start, nie? Czyli 25 tysięcy złotych, jeżeli was złapią za jazdę po pijaku, dlatego to jest moje pierwsze paliwo dzisiaj. I ostatnie. Czekamy na żarcie, wytrzeźwienie i jedziemy gdzieś coś zobaczyć dzisiaj. Jamo. Yes. It's chicken and the way you eating is good, like your heart. Very good. You always eating hands just to feel our food. Yeah, I know. We know. Hey. It was mine. This is what you eat, my love. Get some dirt, chicken. No. Get into the chicken and put in your rice and eat. Like that. Yes, of course. Not like that. Like this all. Not like that. This guys and put here the rice. And then like this. Eat. No, for you. See? Like that? No. I want like this. Okay, fine. I still eat it with my hands. I'm just stitching you. That's what we need here in the Philippines. Ogólnie jesteśmy gotowi. Już mieliśmy iść na motory, ale odkryliśmy jedną fajną rzecz. Wiedzieliśmy o niej, ale byliśmy dopiero teraz zobaczyć. Już wam pokazuję, o co chodzi. Patrzcie, co tu mamy. Ta-da! Hello, beautiful. Is it deep? Is it cold or hot? Oh. Is hot or cold? Hot or cold water? It's cold. Cold? Oh, yeah. That's good. That's so good. Okay, babe. Let me jump then. Picie tu. Ja się rozbieram i idę tam zaatakować jak rekin normalnie. Wjeżdżam tam na grubo. Ja już wam mówię rzeczywiście, czy jest zimna, czy jest ciepła. I told you. The other one is here. Dobra, na pewno nie jest głęboko. Ale nie jest też, nie jest zimno, jest okej. Okay. I told you. I didn't know. Looks high from the top. Just put here up. You can see the view there. Mam też jacuzzi właśnie, patrzcie. Yeah. Nice, very nice. Jacuzzi. We're rich, guys. Yeah? We're rich. Wait, it's all wet, it's all wet. It's okay now. Nice. Oh yes.
Oh my gosh. Oh. I look so fucking ugly. See? What the? You see? See? No. Yeah. No. Beautiful. Yeah, beautiful. Very good. Very good. Come here. Beautiful. He has a beautiful feet, guys. A feet like a frog. Just kidding. Bumbok niya. Guys, bumbok na rin siya. Buya siya, ma. Zebra. Okay, because I make you little, only little bit bad girl in my movies, but you are not. Yeah. And I asked you before, where are you working? What are you doing? I'm working. Yes. My job is making garden, guys. You go working in foundation? Yeah. For? For I am a community outreach coordinator, guys. Yeah. For farmers, you're working for farmers, for yeah? For farmers, for the family garden. What is the main rule of this foundation? The main rule of the foundation is feed. Feed is food always comes from the home. So don't always forget, guys, to garden in your house, because if you garden the house, you don't need to buy. And also, you know, like growing money. Yeah, so you don't need to buy, and also you can have vegetable inside in your house. When you cook, then if you need tomatoes, then you have a garden there, you grow tomatoes there. You don't need to buy and you don't need to go grocery. You should just get there and just like fresh everything, because some of them for free. Yeah, for free. And there's no like a spray. The other vegetable, they put the spray here, so we don't know. So that's very important. For me, it's nice to have a garden in the house, because you should like eat a healthy food, and also like you can have animals, and yeah. And also it's nice to have a garden, guys, because me and my family is helping each other, so it's just like a bonding family. So yeah. You are so good, girl. Yes. And whatever I ever post is just because we make fun, yeah? Yeah. We are crazy, good people, very good people. Guys, he is good and... You are also good. Yeah. He told... If you know that he is bad, but no, he's very good. That's why I really like him. But it's sad because he wants to be a bad boy and he wants to go around. So yeah, I want to be with you, but I cannot be with you. I told you. Yeah, it's okay. It's okay. I cannot force myself to him. Yeah. I cannot force her to be with him because he wants to go everywhere and go. I don't know. But I'm glad and I'm so happy that I'm with him, and he makes me happy, guys. I try. Everyone comes in your life. A man, a girl, or a boy, just make them happy, because they will remember you that they are meet a man or a girl that in their life. Yeah. I'm scared you will want to forget about me. Of course I'm human. I cannot forget someone who's nice with me. Yeah. But if I be bad boy, then you will block me on Facebook or something. Yeah? Not talk to me? Of course,
I understand, but I try my best to not black him. And I try my best to not try black him and be good. And yeah, I'm just like happy to seeing him happy. Okay? That's very important, guys. Make your wife or husband or your girlfriend or everyone around you, make them happy. Because you don't know what's gonna be happening tomorrow. As long as they're happy. Okay, guys? Okay, like this. You see? My ex-girlfriend didn't make me happy, so I finished in Bangla Road, Angeles, Makati. I don't know. Of course you've met, of course. I don't know. How you know that they are not make you happy? You are almost 15 years? 18 years, 8 years. Okay, don't talk, I just... It's not about that. Okay. Too much philosophy, okay. Okay, what's next? We will see you somewhere. When? We will enjoy a little bit here and then we go on the beach maybe, yeah? Okay. Yeah, okay. Come on. Czyli właśnie opuszczamy wyspę Cebu, która jest za nami. I wjeżdżamy na wyspę z plażami. What's the name of the island? Lampkum, lampkum? Yeah. Dobra, skuter zaparkowany za mną. Jesteśmy na plaży. Wyjściowa na tą plażę oczywiście płatna. 50 za łeb, czyli około 70 pensów. Czyli około 3,50 za głowę plus motor też 2 zł. Aha, czyli to z plaży, to co tu widać. What do you think? Nothing special. Yeah? Yeah. Let's go somewhere else? Straight away? We just pay him. Doesn't matter. It's okay. It's nothing here, to be honest. So we can't just go and look? Yeah. We need to pay first? No. Why you pay? Yeah. That's why I'm asking you, we just look first. So we can check the beach first and then... Okay, let's go somewhere else then. Yeah. This is... That's how we make the losses on the trips. Yeah, man. Jak się okazało, zapłaciliśmy tam i się zwinęliśmy od razu, a gość też się zwinął od razu, czyli wygląda na to, że jak ktoś by po nas przyjechał, to by nie musiał nic płacić, nie? Tak by się wydawało przynajmniej, bo gościa zbył i go nie było już. Jedziemy gdzieś indziej, jedziemy spróbować na Crab Island. Żadne, jakie małe, joj. No jedziemy na Crab Island i zobaczymy, czy ile tam będzie kosztować i czy da radę wjechać normalnie. Ogólnie to tu na Cebu są plaże bardzo ładne, ale są bardzo daleko od Cebu City. Dobra, byliśmy na tym Crab Island. Na tej Crab Island tam zapłaciliśmy za parking i poszliśmy. Od razu się do nas przyplątał jakiś gość i mówi, że on jest naszym tourist guide'em i że on musi z nami iść po prostu, nie? Mówię, stary, ja nie chcę z tobą iść, ale on mówi, że to dla naszego bezpieczeństwa. Mówię, stary, ja chcę iść sam. Tylko z dziewczyną i nie chcę ciebie. Powiedziałem po prostu, że nie chcę po prostu i tyle. Ale on, że no, że to dla naszego bezpieczeństwa, on nic nie chce za to. Koniec końców doszliśmy do takiego zalanego mostu, gdzie trzeba było iść prawie po szyję w wodzie, a że ja mam długie, wysokie buty i zaś telefony, wszystko, plecaki. Powiedziałem, że pierdzielę to. Zajechaliśmy na inną plażę i tak żeśmy wchodzili. Tak żeby zajechali, tak wychodziło dwóch gości stamtąd rybaków. I też oczywiście, że nas przyplątali, że oni, jak chcemy wejść na plażę, to mamy zapłacić wejściówkę. Denerwuje mnie to trochę już, że każdy coś wymaga tutaj, chce od nas na czegoś, na coś. Jedziemy gdzieś na inną plażę i mam w dupie płacenie ludziom za coś, nie? Za coś, czego nie chcę. Jechaliśmy w jakieś inne miejscóweczki. Ja to mam dosyć, nie? Nie ma nigdzie morza, tak w Cebu. Jest jakaś tam plaża płatna, niby teraz tam pan powiedział gdzieś tam dalej. Ale tak to sama skarpa.
skarpa. Yes, ja mam, Bombo Boys. Dobra, ziobeczki. Bo ja mnie już wkurwiałem ci ludzie i wszystko. Nie wiem, Rika. You are also mad at me, yeah? Because I'm not, can't decide. No, it's just normal. All these people piss me off here, everywhere. No beach around. So we're just driving. There's someone swimming there, look. Someone jumping. You can swim. Do you wanna swim? Yeah, you can swim. I don't wanna swim. Why? Because not here. It's nice water. It's nice, but we are in the restaurant. I don't want to swim in the restaurant. Były paliwo, to by było całkiem inaczej, ale tutaj tak. Ani nie mogę wejść przez te palone buty do wody. Nie mogę przejść przez wodę. Miałbym sandały, mógłbym normalnie chodzić przez po kamieniach. Wszystko tu, ani pić nie było na tych skuterach, masakra, nie? Masakra, masakra, masakra. Miałem nie pić, ale tu bez paliwa nie da się normalnie myśleć. It's 4 o'clock. Yeah. It's okay, we can wait tomorrow, we will leave tomorrow. Can go to a nice mini beach. But today, day, wasted. Yeah. It's not yet, because it's 4 o'clock. We should come back then and go party. Yeah, we go party? Yeah. Okej, okay, smash today. Już mnie denerwuje ten skuter, to że nie mogę pić przez niego za bardzo. Więc idziemy go odstawić. Tak się przemieszczamy jutro. Dzisiaj idziemy na party, więc tam chyba się zniszczę, bo mam dosyć tego dnia, nie? Te plaże wszystkie mnie wykończyły. Z jednej plaży na drugą, że chyba skakali. A te plaże tutaj wcale nie są jakieś takie ciekawe. Można znaleźć jakąś fajną plażę, ale to trzeba płacić, trzeba wiedzieć gdzie jechać po pierwsze, nie? Dobra, jedziemy coś schrupać chyba i chyba kogoś schrupać jeszcze przy okazji. Będzie i wyrobał jeszcze będzie help in jasza, że będzie nie wyrobał. No. A będzie żarabili, bo da będzie. Tak będzie, tak będzie, tak? Ja. Tak zrobimy. Nie zabażali, aby ja bumbu klat. Jest, ja mam. Jedna dobra wiadomość jest taka, że wyjeżdżamy właśnie z Lapu Lapu. Wyspy, a w Cebu City nie ma trycykli, więc tam powinno być trochę bezpieczniej. Yes. Ready, steady, go! Jedziemy oddać skutery. Jak tylko oddamy skuter, to paliwo wjeżdża na Exa, nie? Mówię wam serio, na Exa wjeżdża paliwo. Rika, paliwo. I need paliwo now. I have. Face is like paliwo. Paliwo, 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 paliwo. Yes, we just give the scooter back. I need paliwo now. Yes. Game. Go. Chłopaki, tak mówiłem. Jazda na motorze była bardzo męcząca. Mam jedzenie, ale przed jedzeniem nareszcie na. Reszcie. Paliwo on the stream. That's the thing. O. O. What? You finished already? My goodness. That's what I need, guys. Paliwo for life. Patrzcie, to są jeszcze takie loterie, nie? I właśnie ja sobie wypełniłem. 4 numery, 3 numery i 2 numery. Dobra, to są moje numery. Gdzie są moje, where are my numbers? A, 72, 192, 2706. That is first three. How much you pay for this year? Ten, proszę bardzo? Ten. Teraz wygramy 1 000 000 złotych. Milion peso.
Tomorrow I come back here with my bag, yeah? Of course. So if you win 4D, you will be win. Pila gani, ma'am? How much? 4D? The 4D? Yeah. 10 pesos, 40 thousand. So yeah, 10 pesos. It's good. 4,510. Yeah. And then the 2D, 700. I win 40,000. I will buy Ladyboy for 1 month. Really? 100% lady! Jeszcze wam pokażę, tak wygląda street food w tej kaweju. To jest tak, rybka, fasolka, kurczaczek i sałateczka jeszcze. Na bogato! Yes! A propos tej sałateczki, to nieźle to morzem zalatuje. Ale dobre, całkiem kwaśne. No to w ogóle Filipińczyk jem już rękami. Dobre, dobre. Mega dobre. Zalatuje rybą. To chciałem powiedzieć. Fasoleczka, proszę państwa. Mega. Choćbym miał przytyć 15 kilo, to nie będę zażałował nic na tych wakacjach, żeby później przez cały rok kolejny nie musieć myśleć o tym, że czegoś sobie pożałowałem. Jeszcze mamy sucha rybka, czyli dry fish. Let's see them. Tu jest robota. Dobra, prawdopodobnie pójdziemy jeszcze na kluby jakieś. Może się dowiedzieć jeszcze raz, który klub jest najlepszy takim z dziewczynami, żebym mógł przynajmniej pokazać albo potwierdzić te info, że są dziewczyny. Raz, dwa, trzy. I know that the last time, last before I wake up, I was already know it's you. What? Last time before I wake up, I already know it's you. You know it's me? Yes. You need to shower, you're sticky. Shower, shower. Later that same evening.
Yes, ja man. Byliśmy właśnie w Uptown Club Cebu. I co? No, no, we're going to a different club. We're going just here. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Więc byliśmy w Uptown Club. I co, na początku było trochę sztywno, nie? Nic się nie działo, bo przyszliśmy za wcześnie chyba. Ale jakoś przy... chwilę później, nie wiem, 40 minut zaczęło się robić trochę bardziej tłoczno. Miałem ogólnie... to jest ogólnie knajpa koreańska. Dużo dziewczyn przychodzi na Koreańców, ale ja osobiście miałem tam przynajmniej 3-4 takie głębokie wzroki z dziewczynami. Szczerze mówiąc, wolałbym tu być bardziej ze Stefanem, bo byśmy tu działali. I wiadomo, ja nie idę do klubów tańczyć, bo nie lubię tańczyć, tylko idę do klubów właśnie na dziewczyny, nie? Little. I tak, właśnie. Do klubu. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Zapomniałem. Tak, na początku było trochę sztywno, później przy drugim drinku już było lepiej, dużo lepiej. I około od godziny 12 zaczęła się, ludzie po prostu wyszli na scenę i zaczęła się robić gruba jazda, nie? Więc Uptown Club Cebu mógłbym polecić, bez problemu można wyrwać dziewczyny, bo jest ich tam od groma. Jest ich naprawdę od groma. Idziemy sprawdzić jeszcze coś innego, chyba po drodze. I zdam relację jak jest, nie? Ale Uptown Club... Jawaha. Idziemy do drugiego klubu. Idziemy do drugiego klubu Apex. Coś tam. Patrzcie na to. Nie to, na to. Strefa żygania. To jest dobre, nie? To jest zajebiste, nie? Widzicie mnie tu jeszcze dzisiaj za niedługo. W drugim klubie kompletna kicha, nic się nie działo ogólnie w porównaniu do pierwszego, a niby to był jeden z najlepszych klubów tutaj w mieście, więc co? Jedynie co było fajnego, to było to, że była tam vomit sfera, vomit area, można było się żygać normalnie do zlewu, no i to tyle, nie? Jedziemy do domu. Uptown Club Cebu, mógłbym polecić. You know, in Uptown Club, girls look at me. They want to me. Then why did you not get it? Get it, then fuck it. Go. I don't want. Just go, get it. No, next time I go with Stefan. If you are already mad at me. After 10 years, because you know, I'm not going back to Philippines soon. It's okay. Maybe I'm already married. I wish you marry, and you. I wish you all the best. Thanks. You too. Thank you. You too. I never will be good because I will be single for life, yo.